Na konferencję nie przybył zapowiadany Paweł Poncyliusz. Ostatnie sprawy związane z panem eurodeputowanym Adamem Bielanem spowodowały, że dzisiaj jest ważne posiedzenie założycieli stowarzyszenia, bo pan Adam Bielan był jednym z założycieli stowarzyszenia Polska jest najważniejsza. I to spowodowało, że dzisiaj Pawła Poncyliusza nie ma. Aby Polska dobrze się rozwijała, to niezależnie od ceny trzeba podejmować ważne decyzje. Mówimy premierowi, że się nie bał, żebyśmy nie tracili te pół roku do następnych wyborów, tylko podejmowali trudne decyzje związane z reformą finansów publicznych, jak i również związane z gospodarką. Zależy nam na tym, żeby średni i mali przedsiębiorcy stanowili tą klasę średnią, której nam brakuje. Obserwujemy co rusz wybuchającą awanturę wokół jakiegoś tematu. No, tym przykładem jest oczywiście katastrofa smoleńska. Żeby była jasność, to jest jeden z priorytetów wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Ale nie można się skupić tylko na tym jednym. Naprawdę dzisiejszy czas wymaga bardzo zdecydowanych, szybkich decyzji gospodarczych, budżetowych. Proszę się wczuć w rolę rządzących. Tak samo by pan postępował, jak teraz mówi? Nie, ja przeżyłem już, że tak powiem, czas AWS-u. Byłem wówczas posłem. Obrywaliśmy od społeczeństwa bardzo mocno, bo decyzje, które były bardzo trudne. Pan nawiązuje do czterech potężnych reform Buzka. Nawiązuje do tych czterech potężnych reform. Można je różnie oceniać. Reformy w tych obszarach były niezbędne wówczas. W związku z tym... Ale nikt nie kalkulował wtedy, czy to nam się opłaci. Zapłaciliśmy cenę za to. Ale ja dzisiaj z perspektywy patrząc, uważam, że to było słuszne działanie. Tyle ogólnie, nie tyle o programie, co o odwadze. PJN ma ambitne plany w tworzeniu struktur partii. Szczególne zaproszenie mają samorządowcy. Stawiamy rzeczywiście bardzo mocno na samorządy. Ja uważam, że to, co się działo w ostatnich wyborach samorządowych, znaczy ta chęć upartyjnienia samorządu, mnie to wręcz przerażało. Po prostu partie chciały zawłaszczyć samorządy. W związku z tym ja uważam, że my powinniśmy działać, zachować się odwrotnie. To my powinniśmy wciągnąć jakby samorządy na taką szerszą działalność publiczną. Ja nie mówię partyjną, publiczną, polityczną. Czyli na naszych listach na pewno znajdą się samorządowcy. Kogo chcecie pozyskać w szeregi PJN? Przede wszystkim zależy na samorządowcach, bo jak ostatnie wybory wskazują, to w Polsce osoby niezrzeszone w żadnym ugrupowaniu politycznym wygrały te wybory i nam zależy na tych osobach, żeby one współuczestniczyły w budowaniu programu, bo nie mają takiej tuby w parlamencie, która by ich reprezentowała, a sami wiemy, z jakimi kłopotami, trudnościami ci samorządowcy się spotykają, którzy nie mają wsparcia politycznego. Stąd chcielibyśmy ich zaangażować raz do budowy programu naszego, bo też mówimy o programie obywatelskim, tak żeby obywatele w tym uczestniczyli, jak również samorządowcy, którzy są najbliżej obywatela. Od jakiegoś czasu trwają już rozmowy z samorządowcami. Rozmawiamy z prezydentem Murckiem. Tutaj odbyliśmy spotkanie z Pawłem Poncyliuszem jakieś 2 miesiące temu. No, szkoda, że dzisiaj nie ma Pawła Poncyliusza, bo na pewno byśmy też prezydenta odwiedzili. Prowadzimy też rozmowy z burmistrzem Kłodzka. Również umawiamy się na spotkanie z prezydentem Rafałem Dudkiewiczem. Koordynatorem do tworzenia struktur PJN Okręgu Wałbrzyskiego jest Ryszard Kabat. Tworzymy koła zgodnie ze statutem partii, to znaczy musi się zebrać przynajmniej 7 osób, które wyraża wolę założenia koła, organizuje zebranie założycielskie, składa wniosek o rejestrację koła i zespół koordynatorów dolnośląskich rejestruje to koło, oczywiście przyglądając się wszystkim, którzy przy okazji też muszą złożyć deklarację. Jest to proces absolutnie techniczny tylko, bo mamy w tej chwili już przynajmniej 15 wniosków złożonych. Swoje przystąpienie do PJN deklarują różni ludzie. Po pierwsze są to też byli członkowie PiS-u, chociażby moja osoba skromna jest byłym członkiem PiS-u, pan Wiesław Kilian też jest członkiem PiS-u, na przykład pan Andrzej Gądek, który jest koordynatorem do zakładania kół w powiecie świdnickim, też jest byłym członkiem PiS-u. Trwają aktualnie rozmowy z radnymi PiS, zarówno z powiatu, jak i miasta. Rozmawiamy, ale proszę mi wybaczyć, nazwisk nie będę jawiał, dopóki nie zarejestrujemy oficjalnie koła w Świdnicy. Docelowo na terenie okręgu wałbrzyskiego ma powstać 41 kół. Wczoraj zarejestrowanej partii Polska jest najważniejsza.